Księga dziewiąta. Treść księgi dziewiątej. Wykazawszy w księdze poprzedniej, że złe demony nie mogą być pośrednikami między zawsze dobrymi bogami i dobrymi ludźmi, przechodzi święty Augustyn w księdze dziewiątej do zagadnienia, czy istnieją także dobre demony, przy których pomocy mogłaby dusza ludzka dojść do prawdziwej szczęśliwości. Wywody swoje rozpoczyna autor od stwierdzenia na podstawie Platonika Apulejusza, że umysł demonów nieutwierdzony w cnocie ulega zawsze nawałnicom namiętności i ustępuje rządzom ciała. Natomiast ludzie mądrzy panują, według zdania platoników i perypatetyków, a także stoików, nad popędami i słabościami swego ducha, hamując ich siłę do nakazanych przez rozum granic. Podobnie powinni i chrześcijanie powściągać nagabujące ich słabości ludzkie, a przez to zaprawiać się do cnoty. Ponieważ najważniejsza część duszy to jest umysł demonów, podlega słabościom rządz, lęków, gniewów i tym podobnych wstrząsów, więc nie jest on wolny i zdolny do posiadania mądrości, przez którą by się te istoty Bogom podobały i do naśladowania cnót boskich ludziom dopomagały. Że takimi są wszystkie demony, wynika to ze słów samego Apulejusza, który mówiąc o ich stronniczych walkach w obronie ludzi lub przeciw nim, nie czyni co do tego żadnego wyjątku, a jego określenie tych istot nie pozostawia miejsca dla dobrych demonów obok złych. Mając gorszą od ludzi duszę, a lepsze, bo nieśmiertelne ciało, są demony w nieszczęśliwszym położeniu niż ludzie, którzy jako śmiertelni co do ciała tylko chwilowo z nędzą życia są związani. Domysły platoników, że dusze ludzkie stają się po śmierci demonami, należy odrzucić, gdyż takie poglądy dawałyby pochop do ogromnego zepsucia obyczajów. Według platoników trzy są rzeczy Bogom właściwe: miejsce wyniosłe, wieczność i szczęśliwość oraz trzy rzeczy tamtym wręcz przeciwne, a ludziom należne: miejsce najniższe, śmiertelność i nędzę. Demony mają zajmować miejsce środkowe między bogami i ludźmi, a co do dwóch innych właściwości muszą być one, jako istoty rozumne, albo wieczne, albo śmiertelne, gdyż nie istnieje nic pośredniego między szczęśliwością i nieszczęśliwością, między życiem wiecznym i śmiertelnością. Ponieważ Apulejusz przypisuje demonom nieśmiertelność, więc by być istotami pośrednimi, muszą demony mieć trzecią właściwość, mianowicie nieszczęśliwość wspólną z ludźmi. Tak więc demony jako istoty pośrednie między szczęśliwymi, nieśmiertelnymi bogami i nieszczęsnymi, śmiertelnymi ludźmi muszą być wiecznie nieszczęśliwymi istotami, bo mając żyć nieśmiertelnie, nie mogą być docześnie szczęśliwymi. Będąc zaś nieszczęśliwymi, nie mogą pośredniczyć w uzyskiwaniu wiecznego szczęścia dla ludzi od bogów. Wobec tego raczej ludzie mądrzy, umiejący wedle zdania niektórych myślicieli połączyć szczęśliwość ze śmiertelnością, mogliby być pośrednikami tej szczęśliwości. Ponieważ jednak wszyscy ludzie, dopóki są śmiertelni, muszą być koniecznie i nieszczęśliwi, więc potrzebny jest inny pośrednik, który by pomógł im do wyrwania się z tej doczesnej nędzy i do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Wszystkie warunki prawdziwego pośrednika może spełnić jedynie ten, który jest nie tylko człowiekiem, ale i Bogiem, a więc Bóg człowiek, który nie tracąc trwałej szczęśliwości przyjął na siebie przemijającą śmiertelność. Twierdzenie platoników, że bogowie unikający styczności ze wszystkim, co ziemskie, nie wdają się z ludźmi i że dlatego ludziom od przyjaźni z bogami pomagają demony, należy jako pełne sprzeczności odrzucić, gdyż do osiągnięcia żywota wiecznego, polegającego na uczestnictwie w dobru najwyższym,
Potrzeba człowiekowi nie takiego pośrednika, jakim jest demon, lecz takiego, jakim jest Chrystus. Niedorzecznością jest też przyjmowanie, jak to czyni Apulejusz, cielesnych i przestrzennych zetknięć się bogów z ludźmi, gdyż przecież zbliżenie się do Boga może być jedynie przejawem wewnętrznego upodobnienia się. Dlatego też i prawdziwy pośrednik musi być złączony z Bogiem nie w sferze ciała, lecz ducha, a tym samym odpowiednimi pośrednikami u bogów nie mogą być demony, obiecujące ludziom pośrednictwo na drodze cielesnej, która idzie po szczeblach żywiołów od bogów na powietrznych do ludzi ziemskich poprzez pośrednie dziedziny demonów i łatwiej może sprowadzić skażenie demonów przez ludzi, a przez demonów pokalanie bogów niż oczyszczenie ludzi. Nawet samej nazwy demonów nie używa się na oznaczenie pojęcia czegoś dobrego, lecz czegoś godnego pogardy. Potwierdza to również Pismo Święte, w którym jest mowa o dobrych i złych aniołach. Ale nie ma w ogóle wzmianki o dobrych demonach, więc i aniołów tak nazywać nie można, bo przez wyraz demon rozumieją wszyscy tylko demona złego. Już samo znaczenie wyrazu demon, to jest wiedzący, oznacza pychę i nadętość tych istot. Nieopierająca się na miłości wiedza ich o Chrystusie Panu, który dawał się im o tyle poznać, o ile stosownie do potrzeby chciał, pochodziła nie z poznania Jego majestatu, lecz z odczucia Jego potęgi. Natomiast wiedza świętych aniołów jest nieomylnym oglądaniem w Słowie Boga i ocenianiem w Nim najpierwszych przyczyn wszystkich doczesnych rzeczy. Jeżeli platonicy aniołów nazywają chętniej bogami w znaczeniu istot przez Boga stworzonych i przez Boga szczęśliwych niż demonami, to popełniają jedynie tę samą niewłaściwość, jaką popełniają chrześcijanie, nadając na podstawie powagi Pisma Świętego nazwę bogów bogom pogańskim. Aniołom świętym i ludziom sprawiedliwym, jeżeli jednak aniołów ogłaszających wolę Bożą ludziom nie chcą ci sami platonicy nazywać bogami, gdyż podług ich zdania bogowie nie stykają się z ludźmi, lecz woleliby im nadać nazwę demonów, to trzeba się zastrzec przeciwko temu i tę wstrętną nazwę odsunąć od świętych aniołów. Przedstawiwszy w ten sposób swe dowody na nieistnienie w ogóle dobrych demonów, kończy święty Augustyn Księgę IX zapowiedzią treści księgi następnej.